Cześć, witam Was. 14 stycznia, godzina 9:30. Zaczynam analizę techniczną dzisiaj, bez zbędnych zapowiedzi, bez zbędnych spraw organizacyjnych. Opowiem Wam na początku o bitcoinie, a właściwie o tym, co, co się jeszcze zmieniło, a może nawet nie tyle zmieniło, co, co jakby dostrzegliśmy wczoraj na, wspólnie z grupą, z grupowiczami i z moimi kolegami, z którymi razem i koleżankami, z którymi razem handlujemy. Co dostrzegliśmy jeszcze dodatkowo na wykresie, to jest no niezmiernie istotną rzeczą, ale wcześniej była przeze mnie, no pominięta. Pominięta dlatego, że po prostu jej nie dostrzegłem. Byłem zbyt skupiony na grupie, na innych rzeczach i, no, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. I teraz co jest ważne? Wszyscy, którzy oglądali moje dotychczasowe analizy, oczywiście te analizy są dalej kontynuowane, one są jakby aktualne. Czyli dalej pozostaje w budowie tutaj ruchu korekcyjnego, zaraz o nim opowiem. Wejdziemy w bliższy, w niższy interwał. Ale to, co jest ważne, to to, że ja bardzo mocno dotychczas skupiałem się na tym swingu wzrostowym. Tutaj na tym swingu, czyli od tego dołka, no gdzieś tutaj do tego szczytu. Natomiast pominąłem w swoich analizach niesamowicie istotną rzecz, że tak naprawdę cały swing wzrostowy. To wcale nie zaczyna się tutaj, bo tak naprawdę swing wzrostowy na bitcoiny zaczął się tutaj. Tu jest dołek. Czyli na ten ruch do góry trzeba patrzeć od tego dołka do tego szczytu. No i co to zmienia w analizie? No bo jeszcze zwróćcie uwagę, że ten dołek jest niżej od tego, tak? Co to zmienia w analizie? Otóż zmienia to, znaczy może nawet nie, nie tyle zmienia, co uzupełnia moje dotychczasowe analizy. I już mówię. Pierwszy impuls wzrostowy. Pierwsza korekta. Drugi impuls wzrostowy. I teraz uwaga. Druga korekta. Może, żeby nie bas grać po wykresie, zróbmy to trochę bardziej profesjonalnie. Impuls. I drugi impuls. I teraz zobaczcie. Jak już mnie trochę obserwujecie, to wiecie co to jest u mnie układ 1 do 1, tak? Czyli wiecie, że jeżeli pojawia się układ 1 do 1, to jest to układ mocno popytowy w przypadku trendu wzrostowego, oczywiście, w spadkowym podażowym. No to teraz zobaczcie. Ta korekta. I uwaga, teraz. Ta korekta. One są 1 do 1. Czyli one są takie same. Oczywiście, ta była bardzo rozciągnięta w czasie, ta była szybka, ale to jest bardzo normalne, naturalne zachowanie, bo musi być zachowana zasada zmienności korek. Także tak, tak to się odbywa. I teraz Wam zrobię mierzenie i pokażę, że one są takie same. Popatrzcie. Widzicie, czekajcie, usunę te pole. Tutaj wcześniej mówiłem o tym, że mamy wsparcie dla ceny. No i nie ukrywam, że tylko skupiałem się na tym wsparciu. Ale oprócz tego wsparcia pojawiła się strefa popytowa. Tutaj, to jest strefa popytowa, wynikająca z układu powtórzenia korekty powtórzenia tej pierwszej korekty, ona została powtórzona tutaj na wykresie, w tempie praktycznie rzecz biorąc błyskawicznym, w związku z czym nałożyły się na, sobą, na siebie dwa poziomy, dwie strefy, nie tylko wsparcie, które ogółem ja uważam za dość słabe, jeśli chodzi o analizę techniczną, bo wsparcie jest dużo, one często są rozjeżdżane, przebijane, to jest dobre do scalpingu często, natomiast jeżeli to się zbiega ze strefą popytową, no to już jest to coś mocnego. Druga kwestia. Teraz zobaczcie. Wspominałem o tym, że tutaj analizując ostatnie ruchy impulsowe, tylko te ostatnie impulsy, tak? Czyli ten impuls. Zmieńmy jego kolor. I później ten impuls. Czekajcie, może, żeby było to czytelniejsze. 4 godziny będzie lepiej. I później ten impuls. O, przepraszam, wróć. to jest tu, dostrzegam tu słabnący trend, ponieważ ten impuls był silniejszy od tego kolejnego, czyli kolejny impuls osłabł w stosunku do poprzedniego. Owszem, natomiast tutaj analizowałem tylko tą sytuację z bliska. Natomiast co się zmieniło w chwili, kiedy kiedy zacząłem analizować to od tego dołka? No zmieniło się i to wiele. Znaczy może niewiele, ale, ale no, musimy to omówić. Zmieniło się to że w tej chwili zobaczcie duży interwał, czyli ten największy, analizując cały swing wzrostowy od samego jego początku, z grudnia 2018 roku, czyli dwuletnie wzrosty. Ten impuls i ten impuls już od razu nie muszę tego mierzyć, bo to widać. Ten impuls jest impulsem silniejszym od poprzedniego, czyli to zmienia jakby tutaj radykalnie układ trochę na rzecz oczywiście strony popytowej, czyli na rzecz wzrostów. I daje to do myślenia. No, ja cały czas powtarzam, że w interwałach czasowych zawsze struktura wyższego rzędu jest strukturą silniejszą. Czyli jeżeli mam do, mam do rozpatrzenia strukturę niskiego rzędu i wysokiego rzędu, to wysoki rząd ma większą siłę zdecydowanie. W związku z czym, jak się pojawił układ 1 do 1, no to po nasilonym impulsie musiał tutaj z tego miejsca nastąpić strzał w górę. My tą sytuację wczoraj wieczorem rozpatrywaliśmy, jeszcze gdy cena była tutaj. No ale to w tej chwili dla Was może nie za wiele zmienia i ustaliliśmy, że właściwie ustaliśmy, no, kontynuuję swoją analizę. Moja analiza mówiła cały czas tak, że dopóki ten dołek nie zostanie pokonany, nie możemy mówić o zmianie trendu na spadkowy. Czyli musimy mówić o utrzymaniu trendu, który cały czas obowiązuje. Ok? Czekajcie, czyli. Utrzymanie trendu, który cały czas obowiązuje. Dopóki obowiązuje, musimy wychodzić z założenia, że mamy utrzymany wzrost. No i teraz wracamy do e, sytuacji tutaj bieżącej, z tym co się dzieje. Tutaj natomiast nie zmieniło się za wiele od ostatniej analizy. Czyli o ile mieliśmy impuls, dostaliśmy, uwaga, pierwszą falę korekcyjną, to nie jest zakończenie korekty, pierwszą falę korekcyjną, a bo ruch korekcyjny musi być trójfalowym ruchem, i teraz dostajemy wzrosty. Na razie nie będę skupiał się na tym, co tutaj w środku się dzieje w tych wzrostach, ale powiem tylko tyle, że z założenia, tak jak mówiłem wczoraj i przedwczoraj, ten ruch powinien być trójfalowym ruchem wzrostowym. I teraz tak, ja nie wiem tylko, czy on poradzi sobie z wierzchołkiem, czy sobie nie poradzi. Nie mogę tego oceniać. Ponieważ muszę to obserwować, na tym polega moja metodologia. Muszę wyznaczyć, obserwować te wzrosty i zobaczyć, czy, czy ten trójfalowy ruch zakończy się przed szczytem, czy ewentualnie wybije szczyt. Bo to dla mnie będzie oznaczało, że z czterech możliwych korekt na rynku, jakie mogą się tutaj wykreować, zostanie już tylko jedna. Czyli moment wybicia szczytu powie mi o tym, że została jedna korekta, i ja wtedy będę wiedział. W którym miejscu wyznaczać te prawidłowe miejsce, do, w którym momencie wyznaczać te prawidłowe miejsce, ten punkt do przyłączenia się dalej na wzrosty. Taki punkt, gdzie ryzyko spada już bardzo mocno. E, oczywiście no, będzie to pewnie wyższy punkt niż był tutaj w tej pierwszej fali uderzeniowej A, ale będzie dużo obarczony dużo niższym ryzykiem, ponieważ fala A zawsze ma szansę dużo na to, żeby uderzyć jeszcze właśnie w dno, w podstawę impulsu i zmienić trend. Natomiast już trójfalowa korekta, powiedzmy, że o ile, no oceńmy to proporcjonalnie, czyli powiedzmy, że fala A ma nawet 70% szans na to, żeby zamienić się w, w zmianę trendu na spadkowy, ale po trójfalowej korekcie te szanse spadają z 70 powiedzmy na 15, czyli oczywiście dalej może się wszystko rozsypać, ale powiedzmy, że 15% ryzyka to już nie jest 70% ryzyka, tak? Także tak to mniej więcej się układa... W proporcji, i teraz zrobię Wam taką analogię trochę w stosunku do złota. Powiem Wam, co myślę na temat tej korekty, no bo w tej chwili możemy mieć dwa typy tej korekty. Już mówię, jakie to są typy. Jeśli jeszcze fala B nie została zakończona i nie wiemy, czy wybije szczyt, czy nie wybije, musimy to obserwować, no to mamy do dyspozycji dwie korekty. Pierwsza z nich to jest korekta płaska. W korekcie płaskiej W korekcie płaskiej fala B nie wybija szczytu, tylko zatrzymuje się poniżej niego. I to jest zakończenie B. A przychodzi fala C, którą bardzo łatwo jest odmierzyć. Wystarczy sobie pociągnąć siatkę Fibo od dołka do szczytu impulsu. I powrót fali C powinien zatrzymać się na 50%, 618 lub 667, czyli jak już będziemy mieli ten wierzchołek zakończony i zobaczymy, że cena zawróciła skutecznie, no to wyznaczymy miejsce na przyłączenie się na wzrost. E, drugi typ korekty to korekta pędząca. Aha, co jeszcze jest ciekawe, przy, ciekawostka taka, która się często pojawia właśnie w, w, w tutaj w potencjalnej korekcie płaskiej. Poczekajcie, bo nie mogę tego usunąć. Jest taka, że tutaj często wtedy buduje się formacja trójkąta. Czyli korekta płaska często jest określana później mianem budującego się trójkąta. Niektórzy nazywają to konsolidacją e, i tak dalej, i tak dalej. No i później trójkąt też potwierdza zadziałanie takiej struktury, ponieważ jeżeli tutaj poprawnie określimy zatrzymanie fali C, kończącej korektę no to trójkąt nam jakby później potwierdza zadziałanie tej struktury, czyli z 15% jakby ryzyka, jeżeli tutaj dostaniemy taki ruch, to z 15% ryzyka po przebiciu tego ramienia trójkąta, właściwie spada nam to ryzyko na kilka procent dosłownie, że jeszcze mogą być po czymś takim spadki. Z reguły już nie są, najczęściej ten strzał później jest dość dynamiczny do góry. Tak to wygląda w przypadku korekty płaskiej. Ale my jeszcze nie wiemy, czy to będzie płaska, ponieważ może to być korekta pędząca, która powinna zachować się wtedy tak. Dobra, a niech zostanie, korekta pędząca. Wychodzi przez szczyt. Tutaj, najczęściej, oczywiście, również jest to trójfalowy ruch. Czyli musimy wyraźne trzy ruchy do góry zobaczyć. Trzy fale do góry. I wtedy, co prawda, znowu będziemy kupać właściwie jeszcze drożej niż po korekcie płaskiej, ale. Korekta pędząca jest bardzo silnym układem silnym geometrycznym układem. Ja często mówiłem o tym, choć nie tłumaczyłem, jak to działa ale w korekcie pędzącej ten ruch, czyli ta korekta, musi zostać powtórzony. A zatem, po wybiciu szczytu, czekamy cierpliwie, aż zakres tej korekty zostanie powtórzony. I to jest znowu miejsce do przyłączenia się do Wzrostów. Oczywiście bez względu na to, jak długa i wyciągnięta będzie ta fala, bo nie wiemy, gdzie się zatrzyma. Czy zatrzyma się tuż nad wierzchołkiem, czy zatrzyma się bardzo mocno nad wierzchołkiem. Tak czy inaczej, będzie to miejsce do przełączenia się. Poza tym, korekta pędząca nada nam pewności co do tego, że ten trend jednak wzrostowy został utrzymany. Będzie bardziej prawdopodobna do kontynuacji trendu wzrostowego niż korekta płaska. No ale to. Powiedzmy pomijamy, bo dla jednej i drugiej korekty, ja później będę wyznaczał też poziom stop lossa, czyli poziom, w którym ewentualnie można byłoby uznać, że jednak korekta nie zadziała, ale to, to później. Także trochę takiej skomplikowanej wiedzy. W rynku są nadal osoby, które przyjmują scenariusz prospadkowy. Te osoby, my wczoraj nawet ustaliliśmy, gdzie te osoby będą próbowały walczyć o zmianę trendu na spadkowy. O tak, czyli będą chciały patrzeć na to, żeby ten ruch został zatrzymany. Oczywiście ja nie patrzę na to, dopóki nie dostanę przebicia tego dołka, więc to cały czas jest utrzymane. Ale osoby, które chciałyby, żeby ten trend został zmieniony na spadkowy, wykonały ten ruch. Już wam pokazuję który. O ten. To jest to. Co udało się zrobić w stronie podażowej. I, I nic więcej. To było miejsce, ponieważ to było miejsce, dla którego jeżeli strona podażowa widziała spadki, to strona podażowa widziała też impuls w dół i trójfalową korektę tego impulsu, i z tego miejsca, gdyby oni mieli rację, gdyby rzeczywiście miało być tak, że będą silne spadki w dół, to to było miejsce potencjalne dla nich na przyłączenie się do spadków. Ja o tym oczywiście nie mówiłem. Ja absolutnie nie zachęcałem, żeby tutaj shortować, no bo tak jak powiedziałem, dla mnie trend jest cały czas utrzymany. Więc jeżeli trend wzrostowy jest utrzymany, to każda pozycja short jest no, przeciwko trendowi, a to się zawsze kończy źle. No i dla nich to się skończyło źle. Czyli ci sprzedający w tym miejscu, w tym miejscu ponieśli porażkę, bo już w tej chwili widzimy, że cena wyszła wyżej. I ona wybiła kolejny poziom, który jakby zniweczył, zniwelował ich plany tutaj na to, że to mogłoby pojechać w dół. Także, a co, jak to wygląda dla nas? Dla, nas, kto, dla osób, które, chcą, które widzą utrzymanie trendu, no dla nas wygląda to bajecznie: no bo jeżeli im się nie udało, no to znaczy, że nasze przekonania co do wzrostów nabierają siły. Natomiast przypominam, że ta siła jest w, w trwającej fali B, dlatego ja osobiście cały czas jestem poza rynkiem. Tu podejmowałem próby wejścia. Mniej więcej one się skończyły wybiciem z mojego stoplosa. Tutaj osobiście nie wszedłem w rynek, ponieważ liczyłem na to, że fala A pociągnie trochę niżej, może niepotrzebniejszym. Bałem się też trochę, nie chciałem tutaj ryzykować tak dużej utraty kapitału, ponieważ jeszcze ta odległość na mój kapitał była zbyt wysoka do tego stoplosa. Natomiast no, w poprzednich analizach mówiłem dość wyraźnie, że fala A, nawet później jej zakończenie gdzieś tam ruch korekcyjny. E i teraz jeszcze taka analogia do złota, żeby wam pokazać, że to rzeczywiście się dzieje na wykresach, na rynkach, to pokażę wam przykład z sytuacji, w której złoto już wykonało dokładnie takie same założenia, jak w tej chwili realizuje Bitcoin. Więc przypomnijmy sobie: impuls do góry, ruch korekcyjny, silniejszy impuls do góry, powtórzenie 1 do 1 ruchu korekcyjnego, i teraz przejdźmy do złota. OK, jesteśmy na wykresie złota. Interesuje nas, może ja celowo na razie, dobra. Interesuje nas dołek z 2016 roku i szczyt wierzchołek z 2020 roku. Czyli trochę wyższy interwał, trochę większy przedział czasowy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o zasady. I popatrzcie. Mamy impuls. OK. Potem mamy korektę która ciągnie się właściwie do tego momentu, już tutaj. I tutaj mamy do czynienia z korektą płaską, czyli taką właśnie, o której przed chwilą mówiłem, czyli której scenariusz zakłada, że szczyt nie został wybity, a korekta kończy się bardzo ładnie na poziomie zakończenia korekty, czyli złotym, tak zwanym złotym, niektórzy go nazywają za złoty poziom, 6,18 tutaj widzicie, jest zakończenie. Po czym, gdy korekta się kończy, przychodzi kolejny impuls wzrostowy, i ten impuls wzrostowy jest tutaj. OK. Nawet nie muszę wykonywać pomiaru, ponieważ też widzicie to, że ten impuls był słabszy od tego, który nadszedł tutaj, czyli trend nabrał siły. OK, w porządku, ale w przypadku, nawet gdy nabrał siły, to musi ta korekta czerwona zostać powtórzona. Ta czerwona korekta zostaje powtórzona, uwaga tutaj, w sposób tak szybki, jak przed chwilą widzieliście to na bitcoinie. Czyli tutaj rozciągnięta w czasie korekta, tutaj dynamiczny zjazd w dół. Żeby nie być głosownym, pokażę Wam, że w zasięgu tej korekty mamy układ 1 do 1. Zbliżmy to na interwale dziennym. Muszę tylko przesunąć to mierzenie. I teraz tu jest strefa popytowa. Usuwam cena w sposób dynamiczny, gwałtowny, dojeżdża do strefy popytowej i następuje strzał. I teraz zobaczcie. To jest dokładnie to samo, co przed chwilą wydarzyło się na Bitcoinie, czyli ten ruch. To jest jeden swing, a ja oczekuję korekty trójfalowej. No i teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. Cena zaczyna rosnąć. Wybija szczyt. Widać? Ruchem trójfalowym dojeżdża aż do tego poziomu czyli dość wysoko, prawda? Powyżej ostatniego wierzchołka czyli tutaj ta siła trendu okazała się być trafna. Mieliśmy silny trend, więc jeszcze zostaje ta cena wybita do góry raz, i buduje nam korektę pędzącą, co w przypadku korekty pędzącej oznacza powtórzenie jeszcze raz tej korekty. Tutaj, czyli zobaczcie, tu mamy korektę. No zresztą nie muszę rysować, to jest ta korekta. Tu mamy ruch pierwszy korekcyjny, który musi zostać powtórzony w korekcie pędzącej po trójfalowym wyjściu przez szczyt. I zobaczcie, co się dzieje. Teraz, tak, jeśli ta była szybka, to ta jest długa. I ten ruch korekcyjny zostaje powtórzony, i teraz Wam go zmierzę i pokażę. Uwaga. I teraz zobaczcie. Strefa popytowa. Baj. Teraz tak. Identyczna analogia do Bitcoina. W tym ruchu, tutaj, który trwał, trójfalowym do góry, ja nie brałem udziału, ponieważ to był dla mnie ruch do obserwacji. Nie było mnie tu. Tak jak powiedziałem wam w Bitcoinie, nie mam mnie w Bitcoinie, ponieważ ja czekam na rozstrzygnięcie rozwój tej korekty, czyli mieliśmy zejście A. Mamy w B wychodzące przez szczyt, czyli już wiemy, że jest pędząca, nie tak jak tutaj była wcześniej korekta płaska. Tak? Nie mam mnie tu. Tu jest mi bardzo ciężko zajmować jakiekolwiek pozycje. Tu mi się nic nie układa, tu mi się nic nie zbiega. To jest dla mnie problematyczny ruch do handlu, dlatego ja go obserwuję i zobaczcie, jak długo ja go obserwuję. Dołek mieliśmy 16 marca 2020, szczyt mamy w sierpniu. Czyli około pół roku obserwacji złota, pół roku obserwacji złota. Tutaj to się trochę na innym interwale układa dłużej, bez podejmowania decyzji handlowej. Ale ja wiem na co czekam. Czekam aż zacznie się korekta, i ona przychodzi. Zobaczcie, nadeszła. I teraz uwaga, strefa popytowa. Czyli tu czekałem pół roku, sierpień 2020, a teraz czekam jeszcze na korektę. Grudzień, sierpień, grudzień, czyli patrzcie, rok czasu czekam na ten punkt. Oczywiście, gdzieś tu już pomiędzy, jak widzę, że zaczęła się korekta, to powstają moje pozycje. Budują się moje pozycje. Pierwsza, która się nie otworzyła, druga, która otworzyła się doskonale, potem jeszcze trzecia, która otworzyła się też perfekcyjnie strzałem w dół. Ta nie, ta nie weszła. No i oczywiście ta najważniejsza zakupowa tutaj z dołka. Teraz przejdźmy do mojego wykresu, którego ja używam, bo ten był czysty celowo. Zobaczcie, trąbię o tym, że ten moment nastąpi i podniesie cenę złota. I w długim terminie cały czas oczekuję, że podniesie jego cenę bardzo wysoko jeszcze. E, oczywiście też handluje tutaj ale to już nie będziemy wchodzić na handel o złocie. I zobaczcie, do, dostaje ten moment. Widzicie? Dostaje, otrzymuje go. I jest identyczne oznaczenie, a. Czyli to, co mieliśmy przed chwilą na Bitcoinie, B, czyli to, co może się wydarzyć na Bitcoinie, i później tutaj C, C4. Akurat czwórka nas nie interesuje, C nas interesuje. Wracam do Bitcoina. I strzał do góry, oczywiście. Identyczny układ. Impuls, korekta, impuls. Powtórzenie korekty. Zbliżam się do interwału niższego, sprawdzam co tu się dzieje. Tutaj mamy zejście A, czekam na B. Powtarzam, nie jest powiedziane, że musi, wybi żeby wybije szczyt, chociaż słuchajcie, jeżeli przed chwilą sprawdzaliśmy siłę impulsu i w tej sile impulsu mieliśmy pierwszy impuls słaby i drugi impuls przepotężny, no to jest szansa, że tutaj rzeczywiście mogłaby się ta korekta pędząca zbudować. No bo pędząca jest tutaj, jakby w silniejszym jeszcze utrzymaniu trendu, czyli może ja nie, nie chcę przesądzać, bo ja nie powinienem tego robić, tylko czekać, cierpliwie czekać. Ale mniej więcej w tej chwili jest 65, moim zdaniem, albo może 60 do 40. Oczywiście, że 60 będzie pędząca, 40 będzie płaska. Ok, dlaczego jeszcze tą płaską tak mocno wspieram? Dlatego, że mimo wszystko. No muszę brać pod uwagę też te ostatnie wydarzenia, czyli to, że ten impuls był silny, a ten impuls jest słabszy. Natomiast ten impuls, jeżeli zamieni się w pędzącą, to, to później będzie mierzony od dołka do szczytu korekty pędzącej, czyli jeżeli to by była pędząca, to to będzie tak, że wtedy jeszcze raz będziemy oceniać jego siłę w stosunku do tutaj tego. Tak czy inaczej, wyjścia są dwa w tej chwili. Tak jak powiedziałem, albo dostaniemy płaską i poziomy zakupowe pojawią się przy tych trzech poziomach, przy tych trzech liniach. Pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli to będzie korekta płaska, to tu będą miejsca na wejście, czyli 34, to jest Coinbase, 34,700, 33,077 i 32,374, jeżeli będzie płaska. Jeżeli będzie pędząca, to nie wiemy, dlatego że to mierzenie wykonam dopiero, kiedy zostaniemy, zostanie osiągnięty wierzchołek, szczyt, wybity i dopiero gdy cena zawróci. Yy, I będzie ono bardzo fajne, bo tak jak powiedziałem, czekamy na. Czekajcie. Czekamy na, będziemy czekać na powtórzenie tej korekty i to będzie gorące miejsce na wejście do nabaj. Ale dopiero to. No, w tej chwili, jakie są y, roz, zdroworozsądkowe przesłanki do tego, żeby w tej chwili kupować. No się, jeśli chodzi o Handel futures, czy handel z dźwignią, to żadne. Nie powinno się tutaj kupać. Jeśli chodzi o podejście inwesto inwestorskie, czyli czy, czy to było dobre miejsce, czy to było dobre miejsce, tak jak wczoraj mówiłem tutaj, że ta cena wybija stąd bardzo mocno. Po formacji, czyli typowy test formacji, czyli mieliśmy czyli mieliśmy. Y, Formacje z impulsem, ruch korekcyjny trójfalowy, który później okazał się zamienił się w trójfalowy. Przypomnę na interwale godzinowym, tu mi jeszcze nie pasowało, ale powiedzmy, że tu już po trójfalowym zejściu zaczęło mi pasować. No to gdzieś jeszcze te inwestorskie zakupy są dopuszczalne. Cały czas są dopuszczalne, tylko uprzedzam, że jeżeli to będzie korekta płaska, a jest na to nie, mniejsza szansa, ale istnieje. To wtedy ta cena zatrzyma się przed wierzchołkiem i spadnie jeszcze raz do poziomu, który przed chwilą wyznaczałem, jeżeli będzie płaska. Ja tego nie wiem. Także tak, tak wygląda dzisiejsza piątkowa analiza bitcoina. Ee, zakładam, że dla niektórych z Was może się to wydawać dość skomplikowane, złożone, ale tak działa analiza, tak działa trading, tak działa metodologia, której ja używam. W związku z czym ja znowu wchodzę w ten stan takiej trochę hibernacji. I będę czekał cierpliwie, tak jak czekałem na złocie. To nie znaczy, że tu ja będę musiał czekać pół roku na falę B i pół roku na falę C. Dlatego, że tutaj mamy do dyspozycji trochę niższy interwał. Dlatego, tutaj te zdarzenia powinny być szybsze. Tam patrzyliśmy przez okres wieloletni na ten sam typ zachowania ceny. Te zachowania są identyczne w każdym interwale. Czy będziemy to sprawdzać w 15-minutowym interwale, czy w tygodniowym lub miesięcznym. W związku z czym te same korelacje zachodzą i tutaj. Ja będę cierpliwie czekał, przyjdzie mój czas, przyjdzie mój czas na strzały. Jeżeli ktoś jest raptusem i chce gorąco kupować, może, niech sobie kupi, ale pamięta, niech pamięta o tym, że tutaj e, może się zbudować korekta płaska. Czyli wyjście tu i znowu dopiero zjazd. To będzie piękny, trój zobaczcie, to już byłby piękny trójfalowy ruch. Powtarzam, trójfalowy ruch do góry i zejście do poziomów zakupowych. To jeszcze może się wydarzyć, ta korekta płaska, choć wydaje mi się, że większe szanse na realizację ma pędząca. Ale mówię, ten, ten trend tutaj słaby, no taki masz, trochę tego, trochę tego, no ale chcę Wam, zrozumcie, ja przedstawiam Wam cały okształt całej analizy, którą dysponuję, cały zbiór zasad, który został w tej chwili ulokowany w Bitcoinie, który mi mówi, że musisz poczekać, e, oczywiście ktoś później powie, no kto nie zrozumie tej analizy, że cena wzrosła, wybiła szczyt, a Jurek dalej czeka, no co to za analityk? Słuchajcie, ja wiem co robię i to co ja robię, to przynosi mi korzyści już od długiego, długiego czasu i nie należy do osób, które później mówią, a wiesz, kupiłem w szczycie i co ja mam teraz zrobić? Cena mi spadła, i, i jak ja mam z tego wybrnąć? Nie, nie należę do takich osób. Ja w, przy, przede wszystkim chronię swój kapitał, czyli to, co mam zarobione. To jest mój priorytet. To jest dla mnie numer jeden: jest to najważniejsze. A w drugiej kolejności czekam na okazję, na strzały. Jak snajper, jak mi się wszystko ułoży, dokonuję strzału i ta skuteczność jest dość wysoka, więc większość strzałów jest większość strzałów jest udana i po prostu powiększam ten swój depozyt, który oczywiście chronię przed takimi sytuacjami, że ja bym wszedł teraz w zakup tutaj, a jak mi tu wyjdzie płaska, to za chwilę będę widział, jak z, moich, z mojego zakupu tutaj cena schodzi mi tutaj, tak, i już będą nerwy i już będzie stres. Nie, to ma być perfekcja, to ma być łapanie miejsc, tak jak tu w ostatnim wydaniu. Tu był baj i pojechaj na szczyt, ale przekonanie, że ten baj zostanie zrealizowany wynosiło 90% i więcej. No dobra, Nagryźdałem, dałem, no ba zgrałem, mm, powiedziałem co miałem powiedzieć. Cały tydzień analizujemy tego bitcoina dość mocno. Mówiłem o tej e, formacji wzrostowej, o tym, że ten trend tu rzeczywiście został złamany. Mamy w lokalnym trybie trzy przesłanki do zmiany trendu, które dla mnie stanowią już o wszystkim, ale to będzie fala B. E, także dziękuję Wam za cierpliwość co do bitcoina. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. E, I przejdźmy sobie dalej. Zacznijmy od Ethereum. Ethereum, tak jak powiedziałem i napisałem zresztą, że jeśli tygodniowy interwał utrzyma formację spadków, ponieważ ta czerwone, ten czerwony korpus był tutaj niżej zdecydowanie jeszcze kilka dni temu, to gdyby w poniedziałek okazało się, że budzimy się rano i widzimy czerwony korpus tak nisko, no to mamy potężną formację spadkową dla Ethereum i wydaje mi się, że te, takiej formacji nawet Bitcoin nie byłby w stanie zatrzymać. Ale zbliżamy się do tego przełomu niedziela, poniedziałek, kiedy tygodniowa świeca ma się zamknąć, i zobaczcie, że ta formacja stopniała, czyli tygodniowy interwał na razie póki co popycha cenę tutaj do góry, znaczy w ogóle cena po prostu podąża do góry, i gdyby to się w taki sposób zamknęło, to jak najbardziej formacji nie ma. Formacji nie ma, a zbliżając to na interwał dzienny, to przypominam, że ten dołek tutaj był bardzo strategiczny, tak jak w Bitcoinie ten czerwony dołek był oznaczony przeze mnie, to Ethereum również go nie zaliczyło. Z kolei formacja z interwału dziennego, tutaj ta, bo jest to formacja, również miała swoją pułapkę, o której wspominam, tak? Czyli tak jak wczoraj mówiłem, że handlujemy takie rzeczy technicznie, że jeśli kolejne świece, kolejny ruch wyjdzie nam przez szczyt, to formacja jest zanegowana, nie było jej, a jeśli formacja wyjdzie przez dołek i zamknie się swoim oczywiście korpusem zresztą w jednym i w drugim wydaniu dziennym to wtedy <laughs> może tak to wtedy zamknięcie tutaj no to już mamy spadki przesądzone to by się też mogło zgrać z tygodniowym interwałem czyli domknięciem tej czerwonej świecy ale to się jeszcze nie wydarzyło w związku z czym mówię co może być jak to odczytać ale to się nie wydarzyło, więc póki co, jeżeli ten dołek nie został przebity, to w Ethereum również utrzymany zostaje trend wzrostowy i tak jak wspominałem, nie tylko Ethereum, ale większość kryptowalut sobie tą furtkę pozostawiło otwartą w obie strony i wspominałem też o tym, że to Bitcoin będzie nadawał rytm całemu rynkowi kryptowalut, ponieważ cały czas jego kapitalizacja utrzymuje się w okolicach 70, czyli jeżeli ktoś ma 70% udziału w spółce, no to rządzi, tak? Tak samo tutaj. Jeżeli Bitcoin ma w tej chwili 70% udziału w rynku, to on nadaje rytm. To on będzie decydował o tym, czy Ethereum będzie rosło, czy nie będzie rosło, czy zacznąć spadki. Tak to wygląda w wysokim interwale. Zajrzyjmy jeszcze na niższy. No i cóż, no w niższym interwale zjazd tutaj to nie, jest, to nie jest typowa też korekta. To jest swing 1 spadkowy. W związku z czym tu też powinniśmy uzyskać trójfalowość. Tylko tak jak mówię, trochę, trochę mniej trzymamy się zasad, bo zasady rządzą w Bitcoinie. Bitcoin rządzi resztą. W związku z czym, ale musimy się trzymać zasad jakoś tam. Więc powiedzmy, że jeżeli tu była pierwsza fala spadkowa, no to tutaj w ślad za Bitcoinem zobaczcie trójfalowy ruch do góry powstaje. Dlaczego trójfalowy? Dlatego, że to była jakaś tam fala, a korekty. Teraz tworzy się fala B, która albo wybije szczyt, albo niepodobnie jak w Bitcoinie, albo dostaniemy korektę płaską. I tu będziemy mówić o jakimś tam trójkącie. A może płaską doszło. To, to, to by był fajny scenariusz. Jakby ta płaska dojechała nam pod sam wierzchołek, nawet może false break zaliczyła, czyli takie fałszywe wybicie, czyli lekko powyżej wierzchołka i zawróciła. I tu jeszcze dodatkowo wtedy z tej płaskiej byśmy mieli trójkąt. Uwaga, jaki? Zwyżkujący. No ale to są rzeczy, które się, mówię, nie wydarzyły, to trzeba będzie pod, poddać obserwacji, dlatego cały czas obserwacja Ethereum. Tutaj sprawa jest o wiele bardziej niejasna niż w Bitcoinie i zdecydowanie też poddaję to obserwacji. No i znowu hodlerzy, inwestorzy powiedzieliby, no ale jakbym kupił tutaj, to zaraz bym miał 1400 dolarów. Ok, tylko że inwestor patrzy inaczej, trader patrzy trochę inaczej na no to wszystko. Ja tu nie widziałem dla siebie poza. Znaczy, tu w ogóle nie było zupełnie, tu, było, tu, było, tu była zupełna nieczytelność, bo poza tylko tym wsparciem, tak? czyli mieliśmy wsparcie. Wsparcie to jest słaby układ, to jak sobie porównam to właśnie w ten sam sposób, czyli w Ethereum również dołek był tutaj, czyli tu był ruch korekcyjny głęboki, to jak sobie zmierzę ten ruch. I odłożę sobie go tutaj do szczytu, to tu nawet strefa popytowa nie zadziałała, ponieważ ona została pokonana. Tu była strefa popytowa. A co za tym idzie? Ethereum dało wskazanie do zawrócenia, ponieważ wyjście poniżej strefy popytowej i uderzenie w ten poziom stoplosa, który tutaj jeszcze cały czas został archiwalnie u mnie, to jest pierwsza przesłanka do zmiany trendu, ale ona powiedzmy, no tak jak powiedziałem: samo overbalance to jest plus. 10% do przekonania o zawróceniu, czyli jeżeli 50% stanowi podstawę, no to mamy powiedzmy 60% szans na to, że, że to zawrócenie nastąpi, ale to dalej rodzi 40% szans, że układ nie wyjdzie. Dopiero przebicie tego dołka pozwoliłoby na osiągnięcie nawet powiedzmy 80%, w przypadku Ethereum nie 90%, ale gdzieś 80%, ale to się nie wydarzyło, ten dołek nie został pokonany i cena zawróciła. Także tak wygląda sytuacja Ethereum. Jakby mnie ktoś pytał teraz, czy kupować Ethereum czy nie, choć oczywiście nie mogę takich porad udzielić, to powtarzam, ja pozostaję w obserwacji, dopóki nie dostanę układu HOT, nie dotykam. Co robi Litecoin? Zajrzyjmy w tym czasie, bo Litecoin ma skrajnie inną sytuację, a Litecoin jest w trendzie długoterminowym, utrzymanym, spadkowym i Litecoin zaliczył, zobaczcie tutaj, strefę swoją podażową. Z tej strefy podażowej wystrzelił w dół i to było takie no, zupełnie naturalne dla wykresu, że to się mogło wydarzyć. Widzicie, widzicie, niby te wykresy wyglądają podobnie, ale Litecoin ma zupełnie inny układ. Litecoinowi będzie dużo trudniej e, przebić się przez tą żółtą strefę, której to strefy nie posiada już na przykład nad szczytem Ethereum. No Bitcoin też nie. Oni już mają, są zwolnieni z tej bariery, czyli pamiętacie tutaj, jak Ethereum było w strefie, to ja mówiłem, że handlujemy short, i te shorty, w, i te shorty wchodziły bardzo ładnie, tak? One wchodziły praktycznie w punkt z linii, które było opisane. Teraz, mniej więcej, podobną sytuację ma Litecoin, ale. Mimo wszystko, ponieważ Bitcoin stawia trochę takie określone warunki dla całego rynku, to ja tutaj na razie wstrzymuję się też od shortów. Nie było mnie tutaj w rynku, żeby strzelić shorta i nie będzie mnie pewnie tutaj wyżej, tylko będę no, na Litecoina poddawał też obserwacji, ponieważ wiem, że nadal 70% udziałów w tej spółce ma Bitcoin. W związku z czym, jeżeli Bitcoin by zrobił tą falę B pędzącą przez szczyt, no to może być tak, że rzeczywiście... Litecoin miałby uprawnienia do tego, żeby sobie z tą strefą tutaj poradzić. Tak wygląda Litecoin. Tak jest moje na niego spojrzenie. Dobra, i na koniec zróbmy sobie jeszcze coś, co ostatnio bardzo często i mocno pojawiało się w waszych komentarzach, czyli zajrzyjmy do indeksu e, dolara amerykańskiego. Tak wygląda ten indeks w perspektywie w ujęciu miesięcznym i i te świeczki które tutaj jakby na tym akurat wykresie który będę czytał pojawiają się od 85 roku i to nie jest początek są wykresy które mają dłuższe notowania ale wybrałem ten ponieważ on jest tu w ostatnim fragmencie bardzo mocno No, może jest po prostu lepiej czytelny i teraz tak <laughs> Nie będziemy analizować indeksu od 80-tych lat czy 70-tych, bo to, to trochę niespecjalnie nas interesuje, co się przez indeksem chyba amerykańskim, z indeksem dolara działo przez następne 20, 30 czy 50 lat. Skupimy się na tej sytuacji, która ma miejsce teraz, w najbliższym czasie dla dolara, ale tak czy inaczej powinno się zacząć tę analizę od spojrzenia e, długoterminowego. Spojrzenie długoterminowe jest takie, że jeżeli założymy, że od 2008 roku tutaj mamy rozpoczęty trend wzrostowy. To w ramach tego trendu dostaliśmy pierwszy ruch korekcyjny tutaj, czyli tu była pierwsza korekta w dół, o ta. Nazwijmy ją korektą czerwoną. I teraz trend widać, że ma chęć powtórzyć tę korektę. Czyli to już usunę to mierzenie. Machać tę korektę powtórzyć. I teraz za chwilę przyjrzymy się ostatnim spadkom, ale to na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że tutaj dopiero dotarcie ceny do tych poziomów, a, a może nawet w, jeżeli to się rozciągnie w czasie, przez następne lata, to nawet do tej dni trendu, ponieważ zobaczcie, cała strefa buduje się. Yy, Tutaj w przedziale między 86 a 82 punkty. Jeśli to by się mocno rozciągnęło w czasie, to ta strefa popytowa, zbiegając się tutaj z linią trendu wzrostowego, to będzie bardzo silny układ do wzrostów. Ale jeszcze nie został ten układ osiągnięty w wysokim interwale. Zobaczcie, że RSI też wskazuje na to, że siła do spadków nadal istnieje. Więc zbliżmy sobie trochę to, czyli widzimy mniej więcej dokąd ten indeks zmierza, gdzie on chce dotrzeć, tak? gdzie on w sposób naturalny chce dotrzeć. Popatrzcie też, że jak ja mówię o trójfalowości korekt, to nie są to jakieś tam byle jakie stwierdzenia. Trójfalowość korekt powinna być utrzymana. Zobaczcie. Teraz widzicie? Tak wygląda, a tak wygląda pięciofalowość impulsów wzrostowych. Ok. Czyli to nam też potwierdza trend, no bo ruchy impulsowe mają pięć fal, ruchy korekcyjne mają trzy fale, wszystko genialnie, wszystko no, książkowo. Znowu ktoś powie, że ale to nie przeczytałeś żadnej książki z analizy technicznej. No, nie, ale może kiedyś napiszę książkę z analizy technicznej i wtedy będzie książkowo. Więc do tego poziomu zmierza indeks, ale zajrzyjmy teraz z bliska, trochę bardziej z bliska, co tutaj się dzieje. Co to znaczy z bliska? Z bliska to przyjrzyjmy się tylko ostatniemu temu dość dynamicznemu swingowi, który trwa w dół i zajdźmy nawet na interwał dzienny, żeby go tutaj sprawdzić i zmierzyć. Zobaczcie, od tego wierzchołka z poziomu 103 punkty, nieprzerwanie trwa taki dość silny trend spadkowy. Wiemy już, co poniżej go ciągnie, do czego go ciągnie w długim terminie, ale oczywiście, to nie znaczy, że za chwilę, że mamy dostać. Nie wiem, skoro dzisiaj jest analiza, to zaraz mamy dostać szpilkę w dół. Nie, to nie oznacza to. Natomiast skupmy się na faktach. W tym trendzie zobaczcie. Ten trend układa się tak. Był impuls, była korekta. Zresztą płaska, bardzo ładna. Znowu był trójkąt. Znowu impuls i znowu korekta. I znowu impuls i znowu korekta. I znowu impuls. No to teraz zastanówmy się. Jeśli przyszedł kolejny impuls, to co jest bardziej prawdopodobne, że ten impuls będzie trwał w nieskończoność. Czy że teraz gdzieś, może nie w tej chwili, ale w najbliższym jakimś okresie tutaj jednostki czasu, to znowu dostaniemy korektę? No bo, no właśnie, to było pytanie naprowadzające. Oczywiście, że należy spodziewać się po wybiciu nowego dna, w trendzie spadkowym należy spodziewać się ruchu korekcyjnego do góry. No i tutaj na przykład specjaliści od wsparcia oporów powiedzieliby, że, że skoro ten poziom został przebity tutaj, to cena powinna wrócić i przetestować go po przebiciu z drugiej strony. No i pewnie mieliby trochę racji, ale my skupimy się trochę na innej metodologii. I co tutaj widać? Przede wszystkim widać znowu układ 1 do 1. Zobaczcie, jakie to jest oczywiste. W czasami, jak cena dotyka poziomu układu 1 do 1, że mieliśmy korektę, cena zaczęła spadać, te były płytsze. Czyli nie reagujemy na takie korekty, aż w końcu dostajemy korektę w układzie powtarzającym swoją głębokość, czyli buduje się strefa podażowa. Strefa podażowa, która w trendzie spadkowym obowiązującym musi, powinna zadziałać w układzie short, czyli w układzie prospadkowym. No i zadziałała, tak? Zadziałała strefa podażowa, dostaliśmy impuls. Co powinno się wydarzyć teraz? Teraz tak, zwróćmy uwagę, że tutaj ten ruch składa się z tego impulsu, z tej korekty i znowu tutaj z impulsu, w którym to impulsie oczywiście pojawiają się też mikrokorekty, ale one nas specjalnie teraz nie interesują. Nas interesuje teraz układ powtórzenia tej korekty. Czyli gdy tylko stanie się tak, że indeks dolara dotrze teraz do znowu lokalnej strefy podażowej, Ja ją zaraz wam zmierzę. To jest ta strefa, a od razu nad nią stop los. To jeśli teraz te wzrosty dotrą tutaj, no to jest to miejsce na Mówienie o tym, że w tej chwili spodziewamy się, czego? Spodziewamy się kolejnego impulsu w dół, ok? żeby utrzymać trend. Natomiast gdyby się stało, no bo wiecie, znowu moje podejście, a co jeśli nie mam racji? No to jeśli nie mam racji i cena by tu dotarła i nie wiem, z jakichś przyczyn nie zareagowała, choć to tutaj powiedzmy tylko 10% prawdopodobieństwa, że nie będzie reakcji na tą strefę, no to wtedy wyjdzie mi na wyżej. Jak wyjdzie wyżej i zaliczy mi ten poziom, no to jest pierwsza przesłanka do tego, żeby spodziewać się, że cały ten trend może teraz zostać skorygowany, a, przepraszam, miejsca na myszce zabrakło, żeby spodziewać się, że cały ten trend zostanie skorygowany głębiej. Co nie znaczy, że zaraz nastąpi odwrócenie w dużym interwale, ale że ta korekta się pogłębi i wtedy będziemy mieli do czynienia z długo, no powiedzmy, to jest interwał dzienny, no ale, ale te ruchy trwają miesiącami, więc powiedzmy, że takim średnioterminowym wzrostem do góry. No i zasięgi tych wzrostów są również do określenia, także. Natomiast dopiero kiedy zostaniemy przełamanie trendu, póki co go nie mamy i póki co scenariusz jest. Utrzymujący trend, więc prawdopodobieństwo, że stąd dostaniemy strzał w górę, wynosi w tej chwili nie wiem między 80 a 90%. Mniej więcej. Tak jest, takie są szanse, że stąd dostaniemy strzał w dół. No i dobra. Wystarczy analiz na dzisiaj. Moje skupienie w tej chwili wynosi jest właściwie. W większości na Bitcoinie, jeszcze w godzinach popołudniowych, popatrzę sobie na rynki, które mnie interesują, przeanalizuję sobie, czyli ITA 40, złoto. Zajrzę też do ropy, zobaczę, co tam się dzieje. Natomiast no, nie będę już robił z tego tytułu nagrania, chyba że dopiero w poniedziałek. Jeżeli te... no, tutaj akurat jest spokój, bo na szczęście dla tradera, który ma szansę odpocząć w sobotę i w niedzielę. Dzisiaj jest piątek, więc cokolwiek się dzisiaj nie wydarzy, to za chwilę rynki zostaną zamknięte, o których przed chwilą wspomniałem, i otworzą się dopiero w poniedziałek. Także będzie czas na przemyślenia, i jeśli nawet coś się ciekawego pojawia, a ja analizę rzucę w poniedziałek, czyli będę chciał też tam brać udział w, tych, w tym handlu, no to powinniśmy być razem na bieżąco. A jeśli ktoś chce być bardzo na bieżąco, to przypominam, że istnieje grupa. W grupie wczoraj omawialiśmy bitcoina. Na live i to było omawiane, zanim tutaj te wzrosty jakby nastąpiły. Gdzieś mniej więcej w tym momencie podtrzymaliśmy scenariusz, dołożyliśmy do analizy to, o czym wspomniałem dzisiaj na początku. E, także kto chce, to oczywiście do tej grupy zapraszam. Grupa będzie funkcjonowała również w weekend. W grupie są live. Y. live'y są aż trzy w tygodniu, przynajmniej takie na razie są założenia. W każdy poniedziałek, w każdą środę i w każdy piątek i są prowadzone z różnymi osobami. Z różnymi osobami, nie tylko ze mną. W live'ach będą brali udział psychologowie, może jeden psycholog, którego ja znam osobiście, który jest naprawdę geniuszem w tym, co po prostu potrafi robić. Ale mamy tam też, mamy tam też reprezentantów brokerów i kilka jeszcze innych ciekawych osobistości, których nie chciałbym już tu publicznie teraz zapowiadać. Kto dołączy do grupy, to się dowie. E, oczywiście z grupy z ka w każdej chwili można wyjść. Także, jeżeli ktoś tam zajrzy i zobaczy, że coś go zainteresowało, może zostać. A jeżeli zajrzy i zobaczy, że go jednak tam nic nie interesuje, to ok, to mija miesiąc kalendarzowy. Może w każdej chwili to źle się wyraziłem, no ale jeżeli subskrypcja jest miesięczna, to w kolejnym miesiącu może powiedzieć do widzenia. E, no i życzę Wam udanego, przyjemnego weekendu. U nie wiem jak u was, ale u mnie za oknem y, szare kolory, czyli tak jak kiedyś powtarzałem, że mam za oknem wszystkie kolory szarości, zmieniły się na piękną, piękną, zimową, śnieżno-białą biel. Nie wiem, czy tak się można mówić śnieżno-biała biel. Y, śnieżną biel. Także y, y, dla mnie to jest bomba. Mi to niesamowicie poprawia nastrój, dodaje energii. Jestem zadowolony, jak widzę takie masy śniegu i, i życzę Wam tego samego. Pozdrawiam, cześć.